to zaczynamy. Chciałbym wam coś najpierw przeczytać. Chciałbym, żebyśmy się wgryźli nieco w to słowo, które będę teraz przytaczał. Gdy zaś Filistyńczycy usłyszeli, że Dawida namaszczono na króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy Filistyńczycy, aby pochwycić Dawida. Dawid zaś, dowiedziawszy się o tym, wycofał się do twierdzy. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaj, Dawid zapytał Pana, czy mam ruszyć na Filistyńczyków, czy widać ich w moje ręce? A Pan odpowiedział Dawidowi, ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistyńczyków w twoje ręce. I pociągnął Dawid do Baal-Perasi, tam pobił ich Dawid i rzekł, Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody. Dlatego nazwał to miejsce Baal-Perasi, Pan Przełomów. Filistyńczycy porzucili tam nawet swoje bożki, które Dawid i jego wojownicy zabrali. Lecz Filistyńczycy nadciągnęli ponownie i rozłożyli się w dolinie Refaj. I zapytał Dawid Pana, a on odpowiedział, nie wyruszaj, lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych. A gdy usłyszysz odgłos stąpania wierzchołka krzewów balsamowych, wtedy natrzyj rączo, gdyż wtedy Pan pójdzie przed tobą, by pobić wojsko Filistyńczyków. I uczynił Dawid tak, jak nakazał Pan. I pobił Filistyńczyków od Gibeon aż do miejsca, skąd się idzie do Gezer. To słowo, które przeczytałem teraz, jest wstępem do tego, co chcę powiedzieć dalej. Dawid zostaje namaszczony na króla. Dawid rozpoznaje też swoją tożsamość. Wzrasta w niej, w jakim jest. Wróg stara się na niego napierać. Ale Dawid jest blisko z Panem. Jest blisko ze swoim Bogiem. Niszczy Filistyńczyków. Rozwala ich za pierwszym razem. Rozwala ich też za drugim razem, kiedy zdecydowali się nacierać na niego. I co jest dalej? Potem Dawid zgromadził znów 30 tysięcy doborowych wojowników z całego Izraela. I ruszył Dawid wraz z całym swoim ludem do Bali Judzkiej, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana Zastępów, siedzącego nad cherubami. I wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba położonego na wzgórzu, Uza zaś i Achio. Synowie Abinadama prowadzili ten wóz ze skrzynią Bożą, a Achio szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach, z cyprysowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. Słuchajcie, to była armia. Przed chwilą wyżynali do spodu Filistyńczyków. Wyżynali krew Filistyńczyków. Kobiet i dzieci była jeszcze na ich rękach. To ta armia sprowadziła skrzynię. To ci ludzie później, tak? Grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach, z cyprysowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. Kiedy ludzie wracają z wojny, kiedy wojownicy zwracają z bitwy, rzadko kiedy są wyspani, rzadko kiedy mają komfortowe warunki. Być może byli też częściowo głodni, zmęczeni, niewyspani, bez seksu, ze swoimi żonami. Ale dla nich to nie miało znaczenia. Poniszczyli te okoliczności, to byli wojownicy. Jestem w stanie wyobrazić sobie tą krew, która była jeszcze na ich rękach. Ale oni szli uwielbić Pana. Tańczyli, śpiewali, grali z całej siły. To było dla nich ważne. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Nieważne, przez co każdy z was przechodzi teraz, przechodził w ciągu tygodnia, jakie bitwy toczyłeś, ile demonów musiałeś wyrżnąć. Stań teraz i uwielbij swojego Pana. Uwielbi Boga. Zatrać się w tym, tak jak nigdy dotąd. Postanów, że wejdziesz głębiej niż do tej pory, że będziesz Go uwielbiał pod Jego świętym tronem,
Nie patrz na innych. Zerwij jakiekolwiek przywiązanie do formy. Jesteś Ty i Bóg. Ty i Bóg. Ty uwielbiasz Jego. Ty uwielbiasz Jego. Uwielbiamy Ciebie, Ojcze. Arabama sama taka raza. Oraba sama taka raza. Podnosimy wszelką chwałę i wszelką cześć, Jezus, do Ciebie. Uwielbiamy Twoje święte imię. Uwielbiamy Twoje święte imię. Oraba sama taka materie. Erebet sama taka raza. Oraba sama taka erebete. Araba sama taka raza. Jezus, 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 Jezus. Podnieś swój głos. Podnieś swój głos. Oraba sama. Ojcze, występuje. Przez to każdej pełnicznej sile. Ojcze, podnosi teraz.
ciebie. Ora baba sada basaraj. Jestem pewna w siebie, ja na nim nigdy nie zawiodę.
dziękujemy Ci za Twój doskonały plan zbawienia. Dziękujemy Ci za Golgotę. Dziękujemy Ci za wymianę. Dziękujemy Ci, że pokonałeś śmierć. Dziękujemy Ci, że śmierć jest pokonana. Dziękujemy Ci, że przyniosłeś nas do życia i zaprezentowałeś Twoim świętym duchem. Dziękujemy Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, że jesteśmy nowymi stworzeniami. Nowymi stworzeniami. Dziękujemy Ci, że należymy do Ciebie. Że jesteśmy Twoi. Że nie mamy nic wspólnego z tym światem. Poza tym, żeby na Niego wpływać. Żeby ogłaszać i pokazywać Mu prawdę. Uwielbiamy Ciebie, Jeszua. Uwielbiamy Ciebie. Ojcze, że tak Ci się upodobało, aby Twój święty duch zamieszkał w każdym z nas. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Duchu synostwa. Wychwalamy Twoje święte imię. Twoje święte imię, Jezus. Wychwalamy Twoje święte imię. Całym sercem, całym sobą. Ty, który panujesz. Uwielbiamy Ciebie. Jesteś Panem naszego życia. Poddajemy Ci każdą część, każdą sferę, każdy element naszego życia, naszej psychofizyczności. Dziękuję Ciebie, że możemy Cię uwielbiać swoim życiem, że możemy oddać Tobie chwałę. Święty Boże, uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Ci, że zerwałeś wszelkie pęta, że wszelkie kajdany zostały rozwalone. Uwolniłeś nas w Twoim świętym imieniu, abyśmy prawdziwie widzieli i abyśmy czynili różnicę. Uwielbiam Cię, Jeszua. Uwielbiam Ciebie. Dziękuję Ci za Kościół czyniący różnicę, za Kościół, który wyłamuje się z systemu tej ziemi. Dziękuję Ci za Kościół, którego prawie piekielne nie przemogą. Nigdy. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Za święty Kościół. Za szybki Kościół. Ora basa matana. Ora basa menegese. Ora basa takarasa. Ora basa menegese. Ora basa takarasa. Ora basa. Święty żywy Kościół. Święty żywy Kościół. Żywy Kościół. Ora basa ma. Ora basa menegese. Ora basa takarasa. Uwielbiam Cię, Jeszua. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Wychwalamy Twoje święte imię. Twoje święte imię. Twoje święte imię, Jeszua. Ramasa, Pana Kalasa. Ojcze, proklamujemy teraz, że będziemy prezentować temu światu. Prezentować prawdziwe chrześcijaństwo. Co to znaczy być zjednoczonym z Tobą? Co to znaczy być naśladowcą Jezusa? Co to znaczy położyć swoje życie? Ojcze, ja modlę się teraz. Ora Baba sama taka rasa. Ora Baba chcemy tego. Oddania, oddania, ora basa matakala.
przy Ciebie. W 100% zależy mi od Ciebie. Wierzę w Ciebie. Jezu, na
śpiewając: Twoje imię jest ponad wszystko. Odczuwaj, jakby to było z boku. Jest jakiś Goliat, z którym nie potrafisz sobie poradzić. Jeśli tak jest, wyjdź do przodu, coś będzie pomagać. My w pokorze chcemy Cię uwielbiać.
Yeah.
Yeah.
Przed tronem Twoim stoję, o
Oh.